i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w czwartkową noc 25 października. Dzisiaj patronują nam święci męczennicy z IV wieku, Marcjan i Martyriusz. Żyli w okresie największego rozprzestrzeniania się w cerkwi herezji Ariusza. Poddawano torturom i zabijano wtedy wszystkich, którzy nazywali Chrystusa Stwórcą, a nie stworzeniem, Bogiem wcielonym, a nie zwyczajnym człowiekiem. Marcjan był lektorem, a Martyriusz subdiakonem przy świętym Pawle, patriarsze konstantynopolitańskim. Obaj spisywali też kazania hierarchy. Sami byli głosicielami Słowa Bożego i obrońcami cerkwi przed herezjami. Po wygnaniu i śmierci patriarchy heretycy zwrócili się przeciwko jego uczniom. Najpierw starali się odwieść ich od prawdziwej wiary obietnicami dóbr materialnych i godności. Marcjan i Martyriusz zdecydowanie wyrzekli się tego i wybrali drogę męczeństwa. Skazani na śmierć zostali przywleczeni na miejsce kaźni. Tam poprosili jedynie o kilka chwil na modlitwę. Unieśli oczy ku niebu i mówili: Panie Boże, który ukształtowałeś nasze serca, dokonałeś wszystkich dzieł naszych, przyjmij teraz w pokoju dusze sług Twoich, bowiem mordują nas z powodu Ciebie, mają nas za owce na rzeź przeznaczone. Radujemy się, że dla Twego imienia opuszczamy ziemski padół. Uczyń nas zgodnymi uczestnictwa w życiu wiecznym. Po modlitwie położyli głowy pod miecz. Chrześcijanie pogrzebali ich ciała w pobliżu jednej z bram Konstantynopola, zwanej Melandyjską. Drodzy radiosłuchacze, zajrzyjmy także do kalendarium. Co wydarzyło się 25 października przed laty? W 1970 roku papież Paweł VI kanonizował 40 męczenników Anglii i Walii. W 1940 roku naczelny wódz generał Władysław Sikorski nadał żołnierzom 10 Brygady Kawalerii Pancernej generała Stanisława Maczka specjalną odznakę honorową czarnego naramiennika za działania w trakcie kampanii wrześniowej. W 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd szefa sztabu Wojsk Polskich. Wojciech Korfanty wystąpił w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego. A w 1844 roku ksiądz Piotr Ściegienny został aresztowany przez carską policję dzień po wystąpieniu na wiecu we wsi Krajno pod Kielcami i przed planowanym wybuchem powstania chłopskiego. Drodzy Państwo, imieniny obchodzą dzisiaj Daria i Tadeusz. Solenizantom życzymy Bożej opieki oraz ludzkiej życzliwości. Thank you.
godzinie 3:00 zapraszamy do wysłuchania katechezy. Dzisiaj będą to fragmenty nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Będzie to, drodzy Państwo, homilia Ojca Świętego z Jasnej Góry z 15 sierpnia 1991 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Młodzi przyjaciele, bracia i siostry, z Polski i z różnych stron świata, z drżeniem rozpoczynam tę homilię wypowiadaną w całości w języku polskim. A jeżeli coś jest dla mnie pociechą, to ta świadomość, że nasi goście słyszą ją także w swoich językach. Trochę tak jak w Dniu Zielonych Świątek, Pięćdziesiątnicy Jerozolimskiej. I nie tylko, ale także ci najodleglejsi oglądają wydarzenie liturgiczne, słysząc to kazanie, dzięki ekranom, których nam użyczyli życzliwi nasi bracia Włosi. Wreszcie pociechą jest dla mnie także i ta pogoda słoneczna. Panie Prezydencie Rzeczypospolitej, Panie Premierze, przedstawiciele rządu i parlamentu, wszyscy moi czcigodni bracia w biskupstwie, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, wszyscy moi bracia w kapłaństwie, powołaniu zakonnym, siostry i bracia, powołaniu wreszcie chrześcijańskim, w powołaniu ludzkim, wszyscy, którzy tu jesteście. Pozdrawiam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego was wszystkich młodych, którzy zgromadziliście się tutaj z różnych krajów Europy i innych kontynentów. Przebywacie na Jasną Górę z tą świadomością, że otrzymaliście Ducha przybrania za syn. Dzięki temu jesteście dziedzicami Boga, a zarazem współdziedzicami Chrystusa. Razem z Nim możecie wołać: Abba, Ojcze. Sam bowiem Duch zbiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tę prawdę waszego powołania w Chrystusie rozważaliśmy przy wczorajszym wieczornym spotkaniu, skupiając się wokół trzech znaków: krzyża, Biblii oraz Maryjnej ikony. Dzisiejszą uroczystość pragniemy zwrócić się w sposób szczególny do tej, którą nade wszystko prowadził Duch Boży, do Maryi. Pozdrawiamy ją jako umiłowaną
córkę Boga Ojca, która została wybrana na ludzką matkę Słowa, Syna Bożego. Pozdrawiamy Maryję jako tę, która to odwieczne wybranie przyjęła, wydając na świat Jezusa Chrystusa za sprawą Ducha Świętego. Dziewica z Nazaretu uwierzyła, że to, co jest niepodobne u ludzi, możliwe jest dla Boga. Dziś Kościół świętuje w sposób szczególnie uroczysty jej niebowzięcie. To ostateczne spełnienie życia i powołania Boga Rodzicy pozwala nam w świetle liturgii spojrzeć na całe ziemskie życie Maryi, na to macierzyńskie pielgrzymowanie przez wiarę w sposób najzwięźlejszy, a zarazem najpełniejszy. Wyrażają to słowa Elżbiety przy nawiedzeniu: błogosławiona jesteś Ty, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Te słowa, które Maryja usłyszała przy zwiastowaniu w Nazarecie, spełniły się w sposób przedziwny. Poczynając od betlejemskiej nocy narodzenia Jezusa, aż po krzyż na Golgocie, poprzez wielkanocny poranek zmartwychwstania, aż do dnia Pięćdziesiątnicy, na tych wszystkich etapach ziemskiego pielgrzymowania Maryja coraz głębiej poznawała, jak wielkie rzeczy uczynił jej Wszechmocny. A wszystkie te wielkie rzeczy, Magnalia Dei, doznają we wniebowzięciu jakby ostatecznego zwieńczenia. Maryja wstępuje jako oblubienica Ducha Świętego w dom najwyższych przeznaczeń człowieka. W przybytku Trójcy Przenajświętszej jest jej wieczyste mieszkanie. Tu zaś na ziemi błogosławioną nazywają ją wszystkie pokolenia. I my także w naszej szczególnej wspólnocie młodych głosimy Maryję błogosławioną między niewiastami, oddając w ten sposób najwyższą cześć jednorodzonemu Synowi Ojca, który stał się błogosławionym owocem jej żywot. Nim wszakże otrzymaliśmy wszyscy przybrane synostwo. Liturgia uroczystości wniebowzięcia na tym się nie wyczerpuje. Każe ona patrzeć nam nie tylko w stronę tej świątyni Boga, która otwarła się w niebie, świątyni tej wszyscy przybrani za synów wraz z Boga Rodzicą uczestniczą jako współdziedzice Chrystusa w niewypowiedzianym życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, które jest ostateczną pełnią wszelkiej prawdy i miłości. Księga Apokalipsy każe nam oglądać w niebowziętą jako wielki znak. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Jest to więc znak spełnienia w wymiarach całego kosmosu. W tym znaku wracają do Boga, który jest Stwórcą, czyli absolutnym początkiem wszystkiego, co istnieje, stworzenia w całym swoim wielorakim bogactwie. W tym znaku wraca do Boga człowiek,
stworzony na Boży obraz i podobieństwo. My wszyscy mamy tak samo powrócić, skoro otrzymaliśmy przybrane synostwo w jednorodzonym Synu Bożym, który stał się dla naszego przybrania Synem Człowieczym, Synem Maryi. Jednakże ten wszechogarniający powrót synów do Ojca jest na przestrzeni całych dziejów człowieka na ziemi związany ze szczególnym dramatem. Liturgia dzisiejsza uwydatnia ten dramat słowami Pawłowego listu do Koryntian: przez człowieka przyszła śmierć, w Adamie wszyscy umierają, a śmierć ma wymiar głębszy niż tylko biologiczny. Jest to śmierć, która godzi w ducha, pozbawiając go życia, jakie otrzymuje od samego Boga. Powoduje ją grzech, czyli bunt przeciw Bogu ze strony stworzenia rozumnego i wolnego. Dramat sięga początku, kiedy to człowiek, kuszony przez złego, zapragnął osiągnąć swój cel w sposób autonomiczny. Będziecie jak Bóg, znając dobro i zło. Taki był potrzeb węża. Będziecie więc zdolni sami stanowić o tym, co jest dobre, a co złe. Niezależnie od źródła prawdy i dobra, jakim jest Bóg. Ten właśnie dramat pierworodny, znajduje swój symboliczny wyraz w apokaliptycznym znaku dzisiejszej liturgii. Naprzeciw niewiasty obleczonej w słońce, która symbolizuje kosmos przemieniony w Królestwo Boga Żywego, staje inny symbol, którym wyraża się zły pierworodnego dramatu. W Piśmie Świętym ma on różne nazwy. Tu przedstawiony jest jako smok, który chce pożreć dziecko zrodzone przez niewiastę, jej syna, który jest pasterzem wszystkich narodów. Ostatnia księga Nowego Testamentu potwierdza księgę pierwszą, Księgę Rodzaju. Prowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Dzieje człowieka na ziemi stają się długim pasmem zmagań i walk pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy Ojcem Przedwiecznym, który miluje świat aż do oddania swego Syna Jednorodzonego, a Ojcem kłamstwa, który jest od początku zabójcą. O co walczy Ojciec kłamstwa? Walczy o to, ażeby człowieka wyznać przybranego synostwa, pozbawić go dziedzictwa, które w Chrystusie zostało mu dane przez Boga. Walczy z niewiastą, która jest dziewiczą matką Odkupiciela świata, z tą, która jest pierwowzorem Kościoła. Znak niewiasty w Apokalipsie wskazuje na Boga Rodzice i wskazuje na Kościół. Wskazuje na wszystkich, których prowadzi Duch Boży. Na wszystkich,
którzy wraz z Chrystusem jako synowie w Synu wołają Abba, Ojcze. Wskazuje więc ten znak również i na nas, wołając wraz z Chrystusem Abba, Ojcze, jako przybrani synowie. Uczestniczymy w tym paschalnym zwycięstwie krzyża i zmartwychwstania, w którym pierwsza uczestniczy Boga Rodzica. Maryja w niebo wzięty. Drodzy przyjaciele, jesteście tutaj zgromadzeni z tylu miejsc, mówicie tak wielu językami, nosicie w sobie dziedzictwo tylu kultur, tylu dziejowych doświadczeń. Na różne sposoby doświadczyliście i doświadczacie wy i wasze społeczeństwo owej walki, jaką poprzez całe dzieje człowieka toczy się w człowieku i o człowieku. Nasze stulecie było i dalej jest szczególnym poligonem tej walki. Podmiotem właściwym jest każdy. Każdy i każda z nas. Człowiek, prawnie stworzenia na obraz i podobieństwo Boże, a równocześnie człowiek kuszony, aby ten obraz i podobieństwo przemienił w wyzwanie rzucone swemu Stwórcy i Odkupicielowi. Aby go odrzucił, aby swe życie na ziemi kształtował tak, jakby Bóg nie istniał. Jakby nie istniał Bóg w całej swojej transcendentnej rzeczywistości. Jakby nie istniał w swojej miłości do człowieka, która Ojcu kazała dać Syna urodzonego. Dać Syna, ażeby człowiek przez tego Syna miał życie wieczne w Bogu. Wśród tej walki, wśród tych duchowych zmagań, tyle środków pracuje nad tym, ażeby człowieka wyzuć z przybrania za syna. Wy w Łodzi, czy byliście tutaj pielgrzymce, ażeby potwierdzić to przybranie za synu, aby je na nowo wybrać, aby z niego kształtować swą ludzką egzystencję, aby do niego przybliżać i pociągać innych. Bądźcie błogosławieni wraz z Maryją, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Bądźcie błogosławieni. Niech znak niewiasty obleczonej w słońce idzie z wami. Niech idzie z każdą i z każdym po wszystkich drogach życia. Niech was prowadzi ku spełnieniu w Bogu waszego przybrania za synów w Chrystusie. Zaprawdę, wielkie rzeczy Pan wam uczynił. Wielkie rzeczy Pan.
przyjaciele, dziewczęta i chłopcy, macie być świadkami wiernymi i odważnymi tych wielkich rzeczy w waszych środowiskach, wśród rówieśników, we wszystkich okolicznościach życia. Jest z wami Maryja. Jest z wami Maryja, dziewica z Nazaretu, uległa każdemu tchnieniu Ducha Świętego. Ta, która przez swoją wspaniałomyślną odpowiedź na zamierzenie Boga, przez swoje niech mi się stanie, otwarła światu pragnioną od dawna perspektywę zbawienia. Patrząc na nią, pokorną służebnicę pańską, wziętą dziś do chwały niebios, mówię do was słowami świętego Pana. Postępujcie według ducha. Pozwólcie, by duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy, pobożności i bojaźni pańskiej przenikał wasze serca i wasze życie i by za waszym pośrednictwem przekształcał oblicze ziemi. Podobnie jak w dniu bierzmowania mówił do was biskup, ja powtarzam wam, młodym, którzy przybyliście tu ze wszystkich kontynentów, przyjmijcie Ducha Świętego. Przyjmijcie Ducha Świętego. Przeniknięci mocą, która od Niego pochodzi, stawajcie się budowniczymi nowego świata, świata innego, opartego na prawdzie, na sprawiedliwości, na solidarności, na miłości. Ten szósty z kolei Światowy Dzień Młodzieży posiada swoje szczególne znaki, które odróżnia go od poprzednich. Po raz pierwszy uczestniczą w nim licznie młodzi ludzie z Europy Wschodniej. Jakże nie widzieć w tym wydarzeniu wielkiego daru Ducha Świętego. Razem z wami składam mu za to dzięki. Po długim okresie, w którym granice pozostawały właściwie zamknięte, Kościół w Europie może w końcu oddychać swobodnie obydwoma swoimi płucami. Wasza obecność, drodzy młodzi przyjaciele, z Europy Wschodniej jest dzisiaj niezmiernie ważna. Kościół powszechny potrzebuje waszego świadectwa chrześcijańskiego jak cennego skarbu. Świadectwa, za które trzeba było często płacić wielką cenę cierpienia, wyobcowaniu, prześladowania, więzień. Wielką cenę. Dziś nadeszła wreszcie wasza godzina. W okrutnych latach próby Kościół, następca świętego Piotra, nie zapominał nigdy o was. Tu w jasnogórskim sanktuarium możecie teraz dać światu publiczne świadectwo waszej przynależności do Chrystusa, waszej jedności w Kościele. Składacie je wobec waszych rówieśników,
którzy pochodzą ze wszystkich części globu, w szczególności z krajów Europy Zachodniej. Na Tobie, droga młodzieży Europejskiego Wschodu i Zachodu, stawia stary kontynent w budowaniu owego wspólnego domu, od którego oczekujemy przyszłości zbudowanej na solidarności i na pokoju. Na Was liczy Kościół, który w czasie najbliższego nadzwyczajnego zgromadzenia Synodu Biskupów pragnie skupić się nad następstwami niedawnych przemian, podjąć odpowiednie inicjatywy dla ożywienia duszpasterskiej działalności na tym kontynencie. Dla dobra przyszłych pokoleń konieczne jest, by nowa Europa oparła się na fundamencie tych wartości duchowych, które stanowią sam wewnętrzny rdzeń jej kulturalnej tradycji. Serce moje napełnia się radością, gdy widzę Was razem, drodzy młodzi przyjaciele, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Gdy widzę Was zjednoczonych wiarą Chrystusa, który jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei. Drodzy przyjaciele, wiecie z doświadczenia, że upadek ideologii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pozostawił wielu Waszych kolegach i koleżankach uczucie głębokiej pustki, wrażenie, iż zostali oszukani, a także zniechęcenie i lęk przed przyszłością. Również w krajach Europy Zachodniej wielu młodych ludzi zatraciło motywy, na których warto żyć. Objawem tego głębokiego zagubienia jest zjawisko uciekania się do narkotyków. Brak zainteresowania polityką zdradza u wielu poczucie bezsilności w walce o dobro. Do tych wszystkich braci i sióstr jesteście posłani. Jesteście posłani wy, jako zwiastunowie dobrej nowiny o zbawieniu, spotykając Jezusa Chrystusa, dzięki Waszemu radosnemu świadectwu, spotykając Chrystusa i poznając nasze powołanie do godności Synów Bożych, będą mogli odnajdywać sens życia. Cierpienie ich bowiem to pragnienie odkryć znaczenia ludzkiego życia. A przecież Chrystus jest prawdą, która człowieka wyzwala. Tych wszystkich, którzy są zawiedzeni ziemskimi zadaniami cywilizacji, zapraszajcie do współpracy w budowie cywilizacji miłości. Programem tej cywilizacji jest nauka społeczna Kościoła, którą przypomniałem i potwierdziłem niedawno w encyklice Centesimus Annus.
pracować wielkodusznie nad budową społeczeństwa oznaczającego się stałym poszukiwaniem sprawiedliwości, zgody, solidarności, pokoju. Oto ideał, który odsłania każdemu bogactwa, daru z samego siebie. Daru z samego siebie oraz służby. Ideał, jaki każdy w sobie nosi. We współpracy z budowaniem braterstwa między ludźmi, pośród narodu, w wielkodusznym niesieniu pomocy najuboższym, człowiek może odkryć piękno życia. Jesteście odpowiedzialni, drodzy przyjaciele, za to orędzie ewangeliczne, które prowadzi do życia wiecznego, a zarazem wskazuje bardziej godne człowieka bytowanie na ziemi. Wiele z tego, co będzie jutro, zależy od zaangażowania się dzisiejszego pokolenia chrześcijan. Zależy nade wszystko od waszego zaangażowania. Dziewczęta i chłopcy, na których wnet spocznie odpowiedzialność za decyzję, a od nich zależeć będą nie tylko wasze losy, ale także losy wielu innych ludzi. Waszym posłannictwem jest zabezpieczyć w jutrzejszym świecie obecność takich wartości, jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia, począwszy od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Troska o umocnienie rodziny, o jej rozwój, dowartościowanie kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się wszystkich ludzi, ochrona równowagi środowiska naturalnego, które coraz bardziej bywa zagrożone. Są to, moi drodzy, zadania ogromne, wymagają serc nieustraszonych, zdolnych uwierzyć nadziei wbrew nadziei. Zadaniu nie jesteś osamotniona. Jest z tobą Chrystus. Jest z tobą Chrystus Pan, ten, który powiedział: przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął. Wasze serca, pobudzać je do podejmowania zadań, nawet bardzo trudnych. Ogień, który przyniósł Chrystus,
ogień Ducha Świętego, który spala wszelką ludzką nędzę, każdy ciasny egoizm, każde małostkowe myślenie. Pozwólcie, by ogień ten wybuchał w waszych sercach. Dziś zapala go w was, tu na Jasnej Górze, Maryja w Niepowziętej. Nieście z sobą ten ogień do wszystkich, braci i sióstr we wszystkich krajach i na kontynentach. Nieście z sobą, oby nic i nikt nie potrafił go zagasić. Czym się stała dla nas Jasna Góra? Stała się dla nas dzisiaj wieczernikiem. Oto nowe zielone święta, nowa pięćdziesiątnica. Kościół jeszcze raz zgromadzony, razem z Maryją, Kościół młody, Kościół misyjny, świadom swojego posłannictwa. Drodzy młodzi przyjaciele, przyjmijcie Ducha Świętego i bądźcie mocni. Amen. Czy mogę coś powiedzieć? Bardzo było potrzeba tych waszych oklasków. Mnie to już nic nie pomoże. Ale trzeba ich było dla was. Trzeba ich dla tej wielkiej uroczystości, która jest pełna radości i uniesienia. Powiem więcej. Trzeba tych oklasków. Przebacz mi, Matko Najświętsza, co powiem. Trzeba dla ciebie. Chociaż tobie to już nic nie dodaje do twojej chwały. Ale jest jakąś radością dodatkową, że oni się radują. Że my się radujemy tym.
właśnie przecież Ty jesteś, Maryjo, przyczyną naszej radości. A szczyt tej radości to jest właśnie dziś, przyczyną naszej radości. Chcemy to wyrazić tak, jak umiemy. Jak ludzie, jak dzieci, jak Twoje dzieci, przyczyną naszej radości. Moi drodzy, ale radością się można też zmęczyć, więc się nie przemęczmy radością i idźmy dalej z naszą liturgią, która jeszcze stanowi długą przed nami drogę. Nie za długą, nie do wieczora, ale w każdym razie dobrze poza pokój. Wysłuchaliśmy homilii świętego Jana Pawła II, którą wygłosił 15 sierpnia 1991 roku na Jasnej Górze. Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Zapraszamy do wysłuchania porad kulinarnych. Na antenie Radia Maria zapraszamy na czas audycji porady kulinarne. W dniu dzisiejszym poprowadzi je pani Alfreda Walkowska, którą serdecznie witamy. Ja też witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Witam słuchaczy Radia Maria. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pani Alfredo, przystępujemy od razu do dzieła, ponieważ pewnie niektórzy spośród nas być może oczekują właśnie jakiegoś pomysłu na być może nawet dzisiejszy obiad. Panie Alfredo, czy znajdziemy coś takiego podczas naszej dzisiejszej audycji? Na obiad? Zawsze z tej Hildegardy to dzieło potężne i źródło dobre, obficie tutaj obdarowujące, ale dzisiaj ojcze, ze względu na pytania, które się pojawiły i na czas właśnie taki, a nie inny, była taka ogromna prośba, żeby jeszcze raz podpowiedzieć, jak się ochronić przed tymi przeziębieniami, które się pojawiają, bo to jak najbardziej się wpisuje w tą naszą kulinarną audycję, ponieważ to się przygotowuje w kuchni, gotuje się takie różne potrzebne eliksiry, także kilka takich moich może uporządkowań, tak? A potem się pojawi oczywiście receptura, choć na dzisiaj to przygotowałam taki orkiszowy czempion, taki placek z jabłkami, ponieważ jest czas, no właśnie, owocowania jabłka zbieramy, a ostatnio było sporo takich podpowiedzi na obiad, ale może po kolei. Panie Alfredo, ewentualnie... czy tym jabłkowym czempionem, tak? Jabłkowy czempion, tak? Tak. Czy można tak sobie pojeść? Pewnie, że tak. Można pojeść. Można, ponieważ jeśli to jest przygotowane na tym orkiszowej mące, która u Hildegardy jest takim bardzo ważnym budulcem i daje dużo siły, jak opowiada, no to myślę, że spokojnie można pojeść. To naprawdę może stać się dobrym posiłkiem. Także to właśnie jest tak, że w takim tym, w tej podpowiedzi, tak, kiedy Hildegarda nam zostawia ten program zdrowia, który my tak nazywamy program zdrowia, czyli jej podpowiedzi, to rzeczywiście nawet coś, co my w takim może potocznym rozumieniu myślimy o tym, że to jest taki smakołyk, tylko taki nieprzynoszący siły i zdrowia, tylko od słodkość, to nie. Bo tutaj to wszystko się zmienia, ponieważ nawet ciasto staje się bardzo dobrym posiłkiem. I to rzeczywiście obserwuję i tak mówią też ludzie, którzy tego doświadczają, także myślę, że tym się
można najeść. Dobrze, czyli rozpoczynamy od spraw związanych z zdrowiem, bo faktycznie tak spoglądając za okno, nie wiem jak u pani tutaj u nas w Toruniu dzisiaj, słoneczko za oknem jest, ale ta pogoda jest taka zdradliwa, bo i wiecznie, i dość chłodnawo, to taki czas faktycznie na przeziębienia, na zatoki i inne sprawy, które nie są zbyt przyjemne i też poprzez pokarm, poprzez to, co jemy, no możemy budować naszą odporność. Tylko też pytanie takie, czy to jest właściwy moment, czy nie powinniśmy już rozpocząć tego budowania naszej odporności zdecydowanie wcześniej? Ojcze, bardzo dobrze, ojciec na to wszystko spojrzał, tak. Zdecydowanie wcześniej. Zresztą patrząc na to, jak to nasze, jak jest, stworzenie funkcjonuje, tak, mamy różne pory roku, one się teraz nam troszeczkę, to wszystko się zmienia. Taki mamy czas, że było bardzo ciepło, było i nagle zrobiło się zimno. U mnie tak, dzisiaj jest bardzo wietrznie, no temperatura może nie jest taka bardzo niska, ale jest przeszywający wiatr i wobec tego tak, lato było po to, nawet tak jak patrzę na Hildegardowe podpowiedzi, to ona już mówi, że na przykład napój piołunowy, który kiedyś przedstawiałam już tutaj w tej naszej audycji, mówi pij od maja do października, czyli proszę, żeby się przygotować potem na ten czas zimy, tak? Pojawiają się różne takie podpowiedzi, no ale teraz mamy to, co mamy. Czyli rzeczywiście dobre odżywianie, tak, jest takim zapobieganiem chorowaniu. Także to jest absolutnie dobre myślenie i my o tym wszystkim wiemy, ale pojawiła się nagle temperatura dużo niższa i tu jest właśnie pierwsza taka moja podpowiedź, pierwszy taki porządek zaproponowany. Trzeba się cieplej ubrać. Zdecydowanie nie pozwolić, żeby wyziębiać organizm. Czyli to jest taka oczywistość, o której nie pamiętamy w tym momencie przechodzenia w te inne temperatury, ponieważ te wszystkie żyjątka chorobotwórcze, ja takie tutaj delikatnie nazwę, one tylko czekają na to, żeby organizm właśnie był lekko wychłodzony, słabsza odporność i wtedy namnaża się nam to niepotrzebnie w takich ilościach i dochodzi do przeziębień właśnie, do zachorowań, no gardło gdzieś tam nam zaczyna szwankować i zatoki, jeśli one są wrażliwsze, czyli taka słabość, która czasem jest tak w pewnym uśpieniu, teraz oczywiście się pojawia i może być bardzo poważne zachorowanie, czyli jak można sobie tak pomóc? Właśnie nie pozwalać przede wszystkim, jeśli już czujemy się słabiej, do rozwoju choroby. I u Hildegardy znajdujemy doskonałą taką wskazówkę, co wtedy robić, kiedy czuję, że coś jest nie tak, dookoła wszyscy są chorzy, albo miałam kontakt z chorzymi ludźmi, jestem niewyspana, powiedzmy, bardziej zmęczona, co możemy zrobić? Mamy u Hildegardy galgan i tu proponowałabym przygotować sobie takie wino z galgantem, które ugotowane przez 5 minut siekany korzeń sprawi, że zadziała to nawet przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przede wszystkim poprawi krążenie, ukrwienie całego organizmu i naszych takich organów, odporność się poprawi i możemy na takim etapie zwalczyć, jak gdyby nie pozwolić, żeby choroba się nam rozwinęła. Potrzebujemy do tego siekany korzeń galgantu, to bym proponowała. I teraz podam taką małą receptę. Łyżeczka siekanego korzenia galgantu, szklankę wina, to będzie gotowane w winie. I teraz trochę to jeszcze wzmocnię takimi innymi hildegardowymi przyprawami. Proponuję dodać kilka goździków, które powinny, myślę, że są w naszych polskich domach. I na przykład można do tego skroić choćby pomarańcze. I to wszystko się gotuje 5 minut. Potem do tego ugotowanego wina, które odparowało, tam już nie ma alkoholu, należy dodać trochę przegotowanej wcześniej wody. To jest takie gaszone, takie gliszcze wajku hildegardowe, w tym hildegardowym nazewnictwie, a takie gaszone wino, które w takim podaniu, w takim zestawieniu będzie nam tutaj rzeczywiście służyło bardzo dobrze. Kiedy dodaliśmy tego wina, to potem należy to wszystko, tej wody, wszystko odcedzić, tak? I wtedy mamy taki płyn, który możemy wypić powiedzmy połowę porcji, możemy się podzielić jeszcze z członkami rodziny i najlepiej dobrze odpocząć. To jest taka pierwsza moja podpowiedź. Taki wsiekany korzeń galgantu, wzmocniony tutaj goździkami, można dodać cynamonu, czyli tak kiedyś to nazywano i dzisiaj to funkcjonuje grzane wino, a my to robimy w takim hildegardowym wydaniu, gdzie to dłużej gotujemy i ten galgan, który ma właśnie
tylko chciałabym tak tylko nazwę przypomnieć, bo to też było o nawiady, takie porządkowanie, podpowiedź. I wtedy, kiedy pojawia się ból głowy, właśnie jakieś dolegliwości żołądkowo-jelitowe, to mogą być tak zwana grypa żołądkowa, ale też jakiś kaszel czy gardło boli, to jest bardzo prosty produkt, ponieważ ten produkt nie musi być gotowany. My po prostu, mając tę mieszankę w domu, zasywamy po kilka szczypt, na przykład na chlebie, czy też po prostu wysypać na dłoń i zlizać, taki zegarda nam podpowiada, żeby właśnie wysypać i w taki sposób zjadać ze swojej dłoni, ale też możemy dodać do herbaty, możemy sobie dodać do jakiegoś posiłku, czy po prostu wziąć na łyżeczkę, na czubek łyżeczki i zjeść. I to jest kilkakrotnie w ciągu dnia podane, też wzmocni rzeczywiście odporność i będzie bardzo konkretna taka pomoc już w walce z tą słabością, która się jawi. Potem kolejną mieszanką, znowu tylko przypomnę, to jest mieszanka ziołowa z dziewanną i też ta receptura się pojawiała, dziewanna z koprem włoskim, z koperkiem ogrodowym, z szantą, odpowiednio przygotowywana, gotowana, podaje się ciepłe do picia i też to już jest takie, ja to tak stopniuję, tak, w tej chwili już środek mocniejszy, gdzie już kiedy jesteśmy nawet chorzy, już jest gorączka, można to zastosować. A jeszcze mocniejszym środkiem, to rzeczywiście my to nazywamy takim, może niech to zostanie mocniejszym środkiem, jest korzeń goryszu. Korzeń goryszu, który Hildegarda nam wskazuje jako taką roślinę, którą można zastosować wszędzie tam, gdzie jest temperatura, podwyższona temperatura, czyli gorączka już pojawiająca się, chociaż to są takie nasze obserwacje w dzisiejszych czasach, no już są tak zmutowane te przeróżne bakterie, wirusy, gdzie człowiek czasem jest bardzo chory, a organizm ale nie reaguje na to też gorączką, tak? Także też wtedy przy takich stanach można to podać. Korzeń goryszu to jest taki środek najmocniejszy z tych moich dzisiaj podpowiedzi, ale też przygotowywany właśnie w kuchni, czyli spokojnie, może mogli się tutaj w tej audycji naszej powiedzieć. Czyli mamy podpowiedzi, jak wzmacniać odporność, ale też bardzo konkretnie, jeśli już się pojawi przeziębienie, czy jakieś te objawy, może nawet mocniejsze, można do tego sięgnąć i można sobie tym pomóc. Natomiast oczywiście ważne jest to odżywianie, czyli lekkostrawne pożywienie. No, w takim moim rozumieniu Hildegardy, ten orkisz, który rzeczywiście ma siłę leczniczą, leczącą taką, uzdrawiającą, no, powinien się znaleźć w takim naszym posiłku codziennym, w przeróżnej formie, w różny sposób podany. Natomiast zdecydowanie w śniadaniu koniecznie, jako orkiszowianka, jako taka pierwsza potrawa i to rzeczywiście do tego zachęcam, żeby sobie taką dyscyplinę wprowadzić, żeby tym pierwszym pożywieniem, które nas wprowadza w dzień,